zamordował 7 kobiet, a kolejnych 6 próbował zabić. Mimo to przez kilkanaście lat był nieuchwytny dla organów ścigania. Cała Polska mówiła o wampirze z Gałgówka, gdyż większość zbrodni dokonał właśnie w tej podłódzkiej miejscowości. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię Stanisława Modzelewskiego, znanego lepiej jako wampir z Gałgówka. Mimo że od tamtych dramatycznych wydarzeń minęło już wiele lat, to historia wciąż jest rozpoznawalna, a nawet dobrze pamiętana przez mieszkańców wsi. Pierwszą ofiarą wampira była 67-letnia Józefa P., która została zaatakowana w gałkowskim lesie, a następnie uduszona. Kolejnej zbrodni dokonał zaraz po świętach Bożego Narodzenia w 1952 roku. Było to jedno z dwóch morderstw niedokonanych w Gałgówku. Modzelewski udał się tramwajem w okolice Tuszyna, wysiadając we wsi Modlica. Następnie ruszył przez las w kierunku Rydzynek, gdzie spotkał 32-letnią Marię K., która spędzała święta z rodzicami. Z powodu choroby jej dzieci kobieta postanowiła udać się do miasta tramwajem, aby kupić leki. Wybrała najkrótszą możliwą trasę prowadzącą przez las. Wychodząc z domu rodziców, była widziana po raz ostatni. Zaniepokojona rodzina zawiadomiła milicję. Niestety poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Dopiero po 3 dniach odnaleziono ciało Marii. Kolejną ofiarą wampira była 21-letnia Teresa P., którą udusił szalikiem. Na przełomie stycznia i lutego 1955 roku zamordował Irenę D., a następnie 18-letnią Helenę W., uczennicę jednego z łódzkich techników. Nastolatka została zaatakowana, kiedy szła w odwiedziny do siostry mieszkającej w pobliskiej Borowej. Jako że kobieta niedawno została mamą, Helena niosła w prezencie wyprawkę dla noworodka. W sierpniu 1956 roku zamordował kolejną dziewczynę, tym razem 22-letnią Helenę K. ze wsi Borowa. Kobieta nie mieszkała już we wsi, jednak przyjechała w odwiedziny do siostry. Wraz ze starą koleżanką udała się do kościoła. Towarzyszyła im jeszcze jedna kobieta. Wracając do domu po mszy, zauważyły, że szedł za nimi niewysoki, ale całkiem przystojny mężczyzna. Mimo to żadna z nich nie wydawała się być tym faktem zaniepokojona. Dziewczyny pożegnały się i rozeszły. Mężczyzna wciąż podążał za Heleną i to wtedy ostatni raz była widziana zarówno ona, jak i tajemniczy nieznajomy. Po jej zabójstwie wampir z Gałgówka zniknął, a śledztwo, które toczyło się w sprawie 6 morderstw, zostało umorzone w 1957 roku. Dopiero po 10 latach wznowiono sprawę. 14 września 1967 rok. Warszawska milicja otrzymała zgłoszenie o utonięciu w wannie 87-letniej Marii G. Rutynowo przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że na ciele kobiety widniały liczne otarcia na skórka, zasinienia, a na jej pośladkach zauważono rany cięte zadane żyletką.
wszczęto śledztwo, w wyniku którego szybko wytypowano mordercę. Miał nim być 38-letni sąsiad Marii, Stanisław Modzelewski, który pochodził z okolic Łomży. Mężczyzna nie cieszył się dobrą opinią wśród pozostałych mieszkańców. Nałogowy alkoholik z podstawowym wykształceniem, z zawodu kierowca, trzykrotnie karany za kradzieże i spowodowanie wypadku drogowego. Co ciekawe, już 2 lata przed zabójstwem próbował udusić zamordowaną Marię G. Jak wówczas ustalono, Modzelewski miał problemy seksualne ze swoją żoną, nie współżył od 18 lat, a urodzony przez nią chłopiec kilka lat wcześniej nie był jego synem. Mężczyzna wiedział o tym i, co jeszcze dziwniejsze, wyraził na to zgodę. Kolejnym problemem Stanisława była wzmożona agresja. Był brutalny wobec swojej żony, którą regularnie bił. Do zatrzymania podejrzanego doszło w okolicach Łasku, gdzie przebywał z żoną w odwiedzinach u jej rodziny. Szybko przyznał się do morderstwa staruszki, tłumacząc to, że wieczorem wypił i chciał zabawić się z kobietą. Jak twierdził, jego żona w ogóle go nie pociągała, a wręcz odrzucała. Potajemnie więc fantazjował o prawie 90-letniej sąsiadce. Dlatego tamtej nocy udał się do jej mieszkania i wypił z nią herbatę. Po wstaniu od stołu rzucił się na kobietę i przewrócił na tapczan, na którym zaczął ją dusić. Podczas śledztwa jeden z milicjantów zwrócił uwagę, że Modzelewski służył w jednostce stacjonującej w Gałkówku. I to wtedy zaczęto kojarzyć go z zabójstwami kobiet w małej wsi pod Łodzią, o których mówiła cała Polska. Stanisław Modzelewski stanął przed sądem wojewódzkim w Łodzi, a obszerne relacje z jego procesu ukazały się w styczniu 1969 roku w Dzienniku Łódzkim. W archiwalnych numerach można było przeczytać, że wszystkich zabójstw Modzelewski dokonał z sadystycznych pobudek dla zaspokojenia zboczonego popędu seksualnego. Pisano również, że morderca odpowiadał bardzo szybko, operując dużym zasobem słów i chętnie popisując się elokwencją. W bardzo dokładny sposób opowiadał, jak atakował kolejne ofiary, pamiętając najdrobniejsze szczegóły. Mimo tak dobrej pamięci twierdził, że nie pamiętał najbrutalniejszych momentów napaści, gdyż, jak mówił, stawał się wtedy dziki i nie panował nad sobą i swoimi odruchami. Oprócz zarzutów związanych z zabójstwami, oskarżono go również o przemoc domową. Jednak żona Modzelewskiego nie chciała wracać do okrutnych przeżyć i skorzystała z prawa odmowy składania zeznań. Jak tłumaczył morderca, każde z zabójstw dokonał z pobudek seksualnych. Na swoje ofiary napadał, aby odbyć z nimi stosunek. Jednak nie pamiętał, czy ostatecznie do niego dochodziło. Jedną z ofiar, 21-letnią Teresę P., udusił jej własnym szalikiem. Gdy kobiety były słabe, dziecinne i łatwe, odstępował od swojego zamiaru, gdyż pociągał go opór, który pragnął gwałtownie poskromić. Podczas przesłuchania i rozprawy na jaw wychodziły kolejne okropne fakty na temat Stanisława. Jak się wtedy okazało, w czerwcu 1953 roku, koło ulicy Dumnej w Łodzi,
gdzie mieszkał. Napadł na kobietę w zaawansowanej ciąży, którą związał i bił po całym ciele kablem. Jej krzyki usłyszał strażnik ze znajdującej się obok fabryki. Mężczyzna strzelił w powietrze 2 razy, co odstraszyło zabójcę. Kiedy sąd zapytał Modzelewskiego, dlaczego zabrał ofierze obrączkę, odpowiedział, że chciał zrobić jej psotę. Niecałe 2 lata później, zimą 1955 roku, napadł na kobietę w podłódzkim Ksawerowie, którą po związaniu rzucił na śnieg i zapytał, czy bije ją mąż. Na przeczącą odpowiedź kobiety odparł: to masz ode mnie, żebyś pamiętała, że dla mnie masz być uległa. Kolejna ofiara, Zofia B., została napadnięta w Justynowie, tuż przed swoim domem. Wampir śledził ją od stacji. W pewnym momencie zawołał: stój, bo strzelam! I rzucił się na nią, dusząc. Kobiecie udało się jednak krzyknąć ostatkiem sił, co wystraszyło mężczyznę, który puścił ofiarę i uciekł przez pola. Mimo tej sytuacji wampir nie przestał atakować i w czerwcu 1955 roku napadł na Stefanię J., wracającą do domu z pracy w aptece. Podobnie jak w przypadku Zofii B., zaczął dusić kobietę, a następnie związał i bił. Stefania udała utratę przytomności, co ostatecznie uratowało jej życie. Podczas rozprawy jednym ze świadków była Helena G., córka zamordowanej w Warszawie Marii, była sąsiadka Modzelewskiego. Zeznała, że Modzelewski ciągle się awanturował, jednak żaden z sąsiadów nie wzywał policji, gdyż jak tłumaczyła, każdy wiedział, że Stanisław był mściwy. Mimo licznych kłótni kobieta nie uznawała go za niebezpieczną osobę, aż do momentu zabójstwa jej matki. Zapytana przez sąd kobieta zeznała, że żona Modzelewskiego przyznała się jej kiedyś, że mąż bił ją sznurem od żelazka, razem z jego bratem, który miał już na koncie zabójstwo. Mimo to Helena nie zgłosiła tego na milicję, gdyż błagała ją o to Modzelewska, panicznie bojąca się męża. Również po napadzie na Marię w 1965 roku błagała ją, by nie robiła z tego użytku. W sprawie Stanisława Modzelewskiego wypowiedzieli się biegli, którzy wydali 2 zupełnie inne opinie. Jedna twierdziła, że był niepoczytalny. Z kolei druga mówiła, że w trakcie popełniania zbrodni Stanisław był w pełni władz umysłowych. Sąd oparł się na tej drugiej opinii i 5 lutego skazał go na karę śmierci. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok łódzkiego sądu, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. 13 listopada 1969 roku w Centralnym Więzieniu w Warszawie Stanisław Modzelewski został powieszony. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.